Dzień dobry. Dzisiaj odwyk terenowy. Jedziemy na nabożeństwo do Dąbrowy Górniczej, do kompletnie nieznanego mi kościoła. Obok mnie siedzi kierowca i kierowniczka tej wyprawy, Aida. Tak, ona ma naprawdę na imię Aida, tak jak ta opera. Aida. Piękne imię, podoba mi się. Dziękuję bardzo. To była Aida. No jedziemy przez korki Krakowa do Dąbrowy Górniczej. Co to za kościół? Owca i z tyłu. Protestancki. Ale, aha, troszkę. Fajny. Nie wiem, co to za kościół konkretnie. Wiemy, że protestancki. To nie, może zielonoświątkowy, coś nie? Nie zielonoświątkowy. W żadnym wypadku zielonoświątkowy nie odwiedzamy. Nie odwiedzamy zielonoświątkowych, mówi owca. No dobra. W każdym razie jakiś protestancki jest pełno i chciałem pokazać wszystkim, że można jechać do nieznanego kościoła protestanckiego i nie bać się i tam prawdopodobnie nie będą hipnotyzować, ani bić, ani nic. No więc. Poza tym nie byłem tam nigdy w życiu, więc nie wiem, co tam jest. No jedziemy, zielone jest! Kobieta za kierownicą. No i jedziemy tam jeszcze przy okazji nie tylko na nabożeństwo, tylko żeby zobaczyć spektakl. Pod tytułem... Nie wiem, jaki tytuł. Jaki jest tytuł tego? Bramy niebios. I? I tyle chyba. Nie, bramy niebios i coś tam piekieł, płomienie piekieł chyba. No i to jest jakieś znane przedstawienie, tyle ludzi mi o tym mówiło, jeszcze w życiu nie widziałem. Sobie zobaczę. Naprawdę nie widziałem. Nawet ja nie wiem. Aida nic nie wie. Dziękuję ci bardzo, Martinku. Już wysiądziesz z samochodem. Dobra. Wspólny pierwszy raz, ale najpierw nabożeństwo i następne wejście z kościoła nieznanego w Dąbrowie Górniczej. Zobaczymy, jak tam jest. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Czemu jesteś w szoku? Jestem w szoku, bo tu jest bardzo błyszcząco i w ogóle dojechaliśmy na styk. Jestem pod wrażeniem. Marcin zadzwonił do nas idealnie w momencie, kiedy zaczęliśmy błądzić i nam po prostu, jakby po prostu był z nami w samochodzie, tak nam tłumaczył drogę fantastycznie. Oj, oj, oj. Przestań zakłócać. Bo to nie moja wina, usterki techniczne nie działa, sprzęt. Dźwiękowy. Awaria nastąpiła i nie ma wyjścia z miksera. Nic nie idzie. Ale zadziała. A wczoraj działało wieczorem. A dziś ktoś się potknął od kabel. Skąd wiesz? No bo co mogło się innego stać? Sebastianie, to kogo grywasz? Głównego pozytywnego bohatera. Bez słów. Bez komentarzy. Mam na imię Sebastian. Myślę, że część osób mnie zna. Zazwyczaj nie widać mnie z przodu, gdzieś tam z tyłu siedzę, świetlam lub nagrywam. W spektaklu gram osobę naszego Zbawiciela i chciałbym teraz krótko podzielić się tym, jaką on rolę odgrywa w moim życiu. Jeszcze 5 lat temu nie myślałem o niebie, ani o piekle. Nie słyszałem też wcześniej o Księdze Życia, bo Biblię znałem tylko tyle, co z niedzielnych kazań. Udzielałem się jako ministrant, ale jakoś tak, no i byłem bardziej religijny niż wierzący. Jezus też nie był Panem mojego życia i zawsze jakoś odczuwałem pustkę, której nie umiałem zapełnić, ale zły nie byłem, nie paliłem, nie zażywałem narkotyków, nie upijałem się, nie przeklinałem, byłem taki grzeczny w miarę. I pewnego dnia dostałem zaproszenie na spektakl, na który poszedłem i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie scena krzyżowania i droga krzyżowa. I wtedy zrozumiałem, dlaczego Jezus umarł na krzyżu, że umarł za mnie. Nikt mi wcześniej tego nie wyjaśnił, ani w szkole, ani w domu, ani w kościele. I przez te wszystkie scenki przejawia się takie słowo, tak, czy takie zdanie, aby oddać swoje życie Jezusowi. Ale co to znaczy oddać swoje życie Jezusowi? Ja jakoś w trakcie przedstawienia nie rozumiałem tego. I w końcu dowiedziałem się, że wystarczy prosta, szczera modlitwa, którą się
pomodliłem: Chryste, nie chcę już żyć po swojemu, weź moje życie w swoje ręce, proszę zbaw mnie, dziękuję Ci za to, co zrobiłeś na Golgocie. I od tamtej pory wtedy dowiedziałem się, że jako chrześcijanin powinienem czytać Biblię, modlić się szczerze swoimi słowami. 2 lata potem przyjąłem chrzest, a teraz 3 lata później mogę sam brać udział w tej ewangelizacji. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i doświadczenie, ale największym wyzwaniem dla mnie jest wydobycie z siebie tylu pokładów radości i uśmiechu. Nawet po pierwszym spektaklu jedna z młodszych sióstr stwierdziła: Seba, ty się uśmiechasz, to niemożliwe, to święto. Także myślę, obawiam się, że tak mi już zostanie, będę się coraz częściej uśmiechał. Amen. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Mogłyby są plakat u siebie powiesić. Jaki plakat? Bramy niebios i coś tam piekła. Ognie. Plakat z tego koncertu? Z przedstawienia. To będzie przedstawienie teatralne, chcę zauważyć. 1,5 godziny, wiedziałaś? 1,5 godziny. Wiedziałam, że godzinę na pewno. Jak ci nabożeństwo się podoba? Nabożeństwo mi się podobało, tylko jestem strasznie zmęczona po nim. Nie wiem. Ale jak o nabożeństwie mówimy? No więc dosyć ciekawe, no. Nie nudne, ciągle coś nowego, dużo ludzi mówiło ciekawe rzeczy. Szczególnie te panny tańczące na środku były na scenie, elegancko. I ten potem striptease. W środku była taka ładna, po prostu miała buzię jak aniołek. Jeździmy po Dąbrowie Górniczej, znaleźliśmy pomnik Armii Czerwonej. Cały czerwony z gwiazdą na górze sowiecką. I napisane: Gierojem Krasnej Armii Chrabrych w boju z niemieckimi zachwatcikami. No, w którymś tam roku bohaterem Armii Czerwonej. W 1945 bohaterem Armii Czerwonej pomnik stoi. Do tej pory nikt go nie zburzył. Dlaczego? Dlaczego? Bo były kiedyś tu protesty. I nie wiem, jakieś ugrupowanie obroniło ten pomnik i nie zburzyli. Na pamiątkę stoi. Bo ostatni to jest jedno sprostowanie. Albo bohaterom, albo Armii Czerwonej. Bohaterom Armii Czerwonej. Armii Czerwonej nie ma bohaterów i na pewno nikt za mnie nie ginął. Wierz mi. Tyle, ile ruski mi znakradły, to nie. Ruski jej nakradły. Nie, dobrze, że ten pomnik stoi. Dobrze, dobrze. Nic o Stalingradzie nie wie, Ajda. Nie słuchajcie jej głupoty. Ja na pomnikach. Nie, no po prostu ja już się poświęciłam, kucam tutaj normalnie, a ty nie chcesz się dostać do zdjęcia. Dobra, zrób mi zdjęcie w tej czapce pruskiej. 15 minut zostało do rozpoczęcia spektaklu Bramy Nieba i Płynie Piekła. Coś takiego. Bramy Nieba powiem. Mniej więcej, no. Od 12, jak się skończyło nabożeństwo, do 5:45, czyli teraz nie pamiętam dokładnie, co robiłem. Chodziłem po Dąbrowie, jeździłem, gadałem dużo strasznie z tyloma osobami. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, przy pomniku żołnierza sowieckiego Armii Czerwonej bohatera ktoś zostawił Coca-Colę. Coca-Cola, butelka, strasznie pasowała kolorystycznie. Też taka czerwona. Tak, ale nie tylko dlatego. Ale ideologicznie zupełnie nie pasowała. Idealnie, bo to było zwycięstwo zgniłego zachodu kapitalistycznego nad... Właśnie, to był symbol. A w środku tego Martin stojący z czapką ruską. Co za symbolizm i alegoryczność tej sceny. No dobrze, a za 10 minut już się zaczyna. I ludzie mówią, że to jest profesjonalny prawie, pełny scenariusz, 1,5 godziny, tak? Widziałaś to? Nie, jeszcze nie widziałam, ale z tego, co opowiadali, jak to jest przygotowane, to będzie to bardzo profesjonalne. No, jesteś po szkole teatralnej? Nie, ale po klasie teatralnej. O, po klasie teatralnej, ale liceum. Miałaś, pamiętam, jakąś na koniec pracę zajczeniową w formie spektaklu czy coś, tak? Co roku wystawialiśmy spektakle i to czasem na scenach międzynarodowych. Wow, no to ocenisz potem, ja Ciebie zapytam, czy to było
Jak ty to oceniasz jako ekspert? Nie jestem ekspertem. No dobra, będzie, że nie mam nikogo lepszego pod ręką. No to dzięki, dlatego, że nie mam nikogo lepszego, czy dlatego, że... A jejku, moi słuchacze nie są tacy wymagający. Wystarczysz jako ekspert. Fantastycznie. Szanowni Państwo, kilka może słów na temat tej sztuki. Powstała ona w roku 1979. I od tamtego czasu jest prezentowana na świecie, w różnych miejscach. Jest około 35 zespołów, które podróżują i przygotowują aktorów do tego, aby mogli wystąpić przed publicznością. Szanowni Państwo, jako zespół polski mieliśmy okazję być w ponad 20 krajach Europy i widzimy, że cieszy się ona dużą frekwencją. Myślę z tego powodu, że jeżeli nie bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio odpowiada na bardzo częste zadawane przez nas pytanie, a mianowicie po co żyję, jaki jest cel mojego istnienia tutaj na tej ziemi. Chciałbym również dopowiedzieć, że sztuka posiada prawa autorskie, a więc nie wolno jej nagrywać, fotografować. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany nabyciem płyty DVD, jest taka możliwość w cenie 20 zł. Można później do nas się zgłosić, do konsoli, taką płytę nabyć. Drodzy Państwo, cieszę się, że zechcieliście Państwo przyjść tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie to zmarnowany czas. A teraz zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie do obejrzenia sztuki pod tytułem Bramy Nieba i Pomniku. Zapraszam. Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cone and it's a broken hallelujah. 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 Spektakl uległ zakończeniu. Ja jestem już taki zaspany trochę, ale z 22.11 i wróciliśmy, widzieliśmy to wszystko. I teraz wrażenia. Ajda, ekspert teatralny. Nie jestem ekspertem, ale uważam, że przedstawienie było warte obejrzenia, bo na pewno grało troszeczkę na emocjach. Ale to ważne. To był spektakl amatorski, a był naprawdę bardzo dobrze. Niesamowite efekty dźwiękowe, niesamowita oprawa. Dobre, po prostu dobre. Niesamowite są, bo oni nie mieli miksera, bo im się zepsuł, ale bardzo dobra, rzeczywiście, bardzo dobre. Wiesz co, pomimo tego, że mieli tam jakieś problemy techniczne, o których nie wiem jak ty, ale ja ich nie widziałam, jak się oglądało. Jak nie wiedziałeś, co ma być, to ja nie widziałam w ogóle żadnych niedociągnięć. Nie było niedociągnięć, ale wiem, gdzie można było dać ten. Nie, dobrze było, bardzo dobrze. Technicznie i multimedialnie i dźwiękowo. Ale to miało zrobić, to miało dać wrażenie jakieś, to miało dać jakieś przesłanie i dało to przesłanie. To jest najważniejsze w takim spektaklu. Znaczy scenariusz, historia, opowieść, jak... No właśnie o to chodzi, to było najważniejsze. Wiesz, to nie byli zawodowi aktorzy, to nie był zawodowy teatr, gdzie miałeś ocenić grę aktorską, warsztat, scenografię i tak dalej. A mimo wszystko było na fajnym poziomie. I to jest ważne, żeby było przesłanie. Oprócz gry aktorskiej, która no, nie była na fajnym poziomie, ale zamieszał. Zależy kto. Bo... Diabeł był bardzo dobry. Diabeł był super, no i Marcin razem z Pastorem grali według mnie naprawdę Posto. Fajnie. I... Aniołowie też byli boscy. Aniołowie byli bardzo mile. Jezus też mi się podobał. Mi się nie podobał, bo... Był jak najarany guru. Ktoś chodził cały czas z uśmiechem i z rękami rozłożonymi i nie miał żadnej mimiki oprócz tego jednego uśmiechu. Przepraszam cię bardzo. Nie. Na początku, jak go przywlekli na ten krzyż. A tak. No to widzisz, jest to różnica. Z tym, że nic nie widziałem, bo były wtedy akurat stroboskopy, a ja nie za bardzo trawię, więc nie dowidziałem, co się działo. Nie za bardzo trawisz? Ja myślałam, że ja tam po prostu dostanę ataku padaczki normalnie. No dobrze, no ale powiedzmy, że to nie było Generalnie to się pośmiać. Nie wiem, pewne rzeczy są tak za bardzo banalnie przedstawione, że no właśnie, czy postacie nie były mniej nawet niż jednowymiarowe, bo one były półwymiarowe. Po prostu dla mnie było to bardzo mimo wszystko tendencyjne i bardziej do mnie przemawiały pojedyncze zdania i kwestie tego diabła tak naprawdę, a nie całe scenki. Całe scenki były dla mnie aż żenująco banalne i po prostu mnie zniechęcało. Mnie to niestety też zniechęciło. Ale można było odnieść to do swojego życia i o to chyba chodziło w tym. Część scenek ewidentnie kopała cię tak po twoim własnym życiu, że nie wiem, dla mnie to sobie gigantyczne wrażenie. I myślę, że to o to chodziło. Poza tym weźmy pod uwagę to, że to miało trafić do dość szerokiej publiczności, więc może część scenek nie była dla nas trafiona.
no ale może dla kogoś innego właśnie to, co doda niski milion razie inteligencji. Przez grzeszność nie zaprzecza. No co mam zrobić, no niestety. Znaczy może dobrze zresztą, no co bym powiedział intelektualista Marty. Świadczy po prostu tak biedny Marty. Bo ja się spodziewałem, myślałem, że to będzie jeden scenariusz, bo to była zlepek paru historii w ogóle, tak? Które się kończyły jakimś wspólnym zakończeniem. Początek był wspólny, koniec był wspólny, a tak to były różne powiedywane jakieś historie, jakieś scenki, jakieś pomysły na to, gdzie może... Mnie dobijało... Tak, ale to wszystkie te scenki miały jedno przesłanie i to samo. I to w takie w bardzo łopatologiczny sposób przedstawione. No, czy mnie dobijało to, że wszyscy umierali. Przepraszam cię bardzo, ale w życiu to nie jest tak, że masz wypadek, od razu umierasz. Masz wspaniałe cieśnienie, od razu umierasz. Cały czas tam wszyscy umierali. Nie było czegoś takiego, że... Nie wiem, nie przeszkadzało ci to? To, że umierali, to jest okej, okay, tylko że akurat nie. Zawsze minutę przed śmiercią musieli rozmawiać o Jezusie i o tym, czy oddali mu swoje życie, czy nie. I zawsze... Żeby przedstawiać całe życiorys danych. No to prawda, to się nie daj na rzecz pokazać. I... Czyli tu się czepiam trochę. Chyba chodziło o to, żeby pokazać, że no zawsze może być ta ostatnia chwila, żeby nawróć się teraz na tym spektaklu już teraz, bo jak wrócisz do domu, zaczniesz analizować i odwleczysz to na później. Właśnie, żadną taką... A to nie była presja? Bo ja czułem, że to jest jakaś taka presja. Ludzie powinni się teraz przestraszyć i pod wpływem tej presji, tego przestraszenia się podjąć decyzję, że o, umrę, lepiej coś zrobię. Myślę, że ludzie, którzy nie myśleli w ogóle wcześniej o tym, żeby się nawrócić, też się nie nawrócili na tym, nie podjęli żadnego takiego, jak się to mówi, wezwania, nie wiem, nie przyjęli jakiegoś. Ale czy spektakl sprzyjał takim decyzjom racjonalnym i przemyślanym, czy bardziej emocjonalnym? No może spektakl, tego typu w ogóle happeningi, muzyka, to wszystko to jest granie na emocjach, ale może te emocje przełożą się potem na jakąś refleksję i na to, że ktoś pomyśli, kurde, on już widzę, lec warto, a co mi szkodzi spróbować? No może. Ja myślę, że jeśli ktoś się nie poczuwa do wyjścia, to nie wyjdzie na zewnątrz, bo to jest bardzo trudne tak naprawdę. Bo zakończyło się to, to powiedz, jak się to skończyło w ogóle, żeby ludzie wiedzieli. No skończyło się tym, że na końcu było wezwanie, kto się chce nawrócić, kto chce przyjąć Boga do serca, Jezusa do serca, niech wyjdzie na środek i poprosi o to. Dokładnie tak, że skończyło się spektakl, się skończył i gość przyszedł i mówił. I ja powiem, że tak, to co ten gość mówił, to było dużo lepsze niż cały spektakl według mnie. To by było. Ale wiesz co, wezwanie było fantastyczne, tylko że powiem polega na tym, że ktoś, kto szczere, było mądre, było nie przemyślał. Ktoś, kto tego wcześniej nie przemyślał, myślę, że nie miał odwagi ani siły wyjść na środek, bo to nie jest takie łatwe. Jak masz tłum ludzi, przecież tam na Nebuskiej było chyba z 200 czy 300 osób. No z 300 prędzej. I wyjść na, po prostu indywidualnie na środek i powiedzieć, tak, mam ochotę przyjąć Jezusa do serca, nie jest łatwo. Ja, widzieliście reakcje tych ludzi, niektórzy tam wychodzili z całymi rodzinami. Część ludzi była wierząca i na przykład partner niewierzący podchodził, oni płakali, ściskali się, tak jakby czekali na to wiele miesięcy, nie wiem, tygodni. Ja nie widziałem. Żeby się nawrócić, żeby ta druga osoba się nawróciła i oni to całymi rodzinami przeżywali, po prostu ściskali się i to mi się bardzo podobało. Albo część ludzi w ogóle się bała wyjść na środek i wychodziła z kimś trzymając go za rękę i potem nie wiedziała, co się dzieje w momencie, kiedy zaczynała ryczeć. No, dobra. Czyli podsumowując, polecasz? Jasne. Jak nie polecasz? Polecam, tylko się nie nastawiać na nic konkretnego. Myślę, że wtedy bardziej się człowiek tak uraduje i go to zaskoczy, niż jak po prostu wszyscy ci mówią, że to takie super. I szczerze powiedziawszy na początku... Marketing był lepszy niż samo... Na początku nie mogłam odnaleźć tego super. No poza właśnie. Pierwszą sceną, kiedy te, wiesz, światła i to bardzo mi się podobało, ale nie mogłam na to patrzeć i to mnie irytowało. A później jak ta laska wyszła i zaczęła grać i jej głos piskliwy i w ogóle... Boże, jeszcze półtorej godziny. Nie, bo to jest coś takiego, że w momencie, kiedy ktoś ci wymawia, jakie to jest fantastyczne, to twoje oczekiwania przerastają rzeczywistość. Tak, więc to nie jest aż takie fantastyczne, to nie jest sztuka czysto teatralna, tam nie są zaawansowani aktorzy. Postacie są bardzo jednowymiarowe i czasem tak, przerysowane i uproszczone. Czasem się ma wrażenie, że jest się 12-letnim dzieckiem i wszystko się wykłada ci łopatologicznie. Ale... Trzeba być jak dzieci, żeby Może niekoniecznie umysłowo być jak dzieci. Ale przesłanie
jest jasne, wyraźne i warto dla przesłania wcisnąć. Jasne, to jest tak, że ktoś cię kopie tym przesłaniem w tyłek co pół minuty. Tak. Jasność i wyraźność, ale nie myślicie o tym, że człowiek się może zamknąć na to, że taka agresja... Ja bym się zamknął, dlatego. Naprawdę. Ci, którzy oczekują, że zaskoczy ich scenariusz czymś, nie zaskoczy was niczym. To nie jest jakaś jedna historia, która ma kilka wątków i kończy się zaskakującym... Nie wiem, czymś. To nie jest powieść. To są krótkie historyjki, mają jedno przesłanie, ale no ja wiem, dobrze się to niby ogląda. Potem też trzeba wziąć pod uwagę to, że myśmy byli w odpowiednim nastroju. Rano to nabożeństwo, potem cały dzień jednak rozmowy o Bogu. Ja nie byłem. Wieczorem. Czy nie byłeś na nabożeństwie? W nastroju. Nie, ja myślałem poważnie z reklam, że to jest takie bardzo profesjonalne, takie jak... Ale jak amatorskie, super. Podoba mi się to i doceniam zaangażowanie tych ludzi, którzy, dla których na pewno jako nie są profesjonalnymi aktorami, wyszli przed tylu ludzi i grali i to naprawdę nie było żenujące poza jedną osobą. Nie, ta osoba też nie ma. No to prawda, rzeczywiście, bo... I ja ich podziwiałam, ten kolej starszy taki, co scena w samolocie, po prostu w tą publikę... On grał fatalnie, ale to... jakiś tam próbował... Dobrze, oni nie grali, oni czytali tekst ale bardziej, ale było... Fajne, no podziwiam ich, że niezależnie od tego, jaki wiek mają... To... No, byli ludzie, tacy normalni ludzie z ulicy, bez jakiegoś przeszkolenia aktorskiego przyszli, no, odegrali. I to było tak zwana bohaterka, no nie, przedstawienie. To ona dobrze, tak, ona dobrze grała, tylko w na tle innych była dziwna. Diabeł wyszedł za niej po prostu. No tak, polecamy bardzo postać diabła, która jako jedyna postać nie jest szablonowa, ani prymitywna, ani jednowymiarowa. Ma sarkastyczne poczucie humoru, reaguje w niekonwencjonalne sposoby, jest czasem zaskakujący, tekst ma inteligentne. No, rzeczy, których nie zauważamy na co dzień, tak naprawdę, no nie? Postać Jezusa mi się w ogóle nie podoba. Była taka ludzka. Jaka ludzka? Jaki człowiek ci chodzi uśmiechnięty cały dzień z jednym przykrytym uśmiechem na twarzy i nie reaguje, na wszystko w jeden sposób. Nie. I tylko robi tak ręce, za każdym razem. On w ogóle żadnych innych gestów nie robił, tylko rozszerzał ręce i przytulał. Rozszerzał i przytulał. Na diabła, który wkraczał w tych anioły były fajne. Zasłaniały twarz i pokazywały palcem do piekła. Po prostu to było fajne. Nikt się nie mógł pomylić. Tak. I to jest chyba najbardziej upiorne, że jak już tam trafisz, to kurczę... Nie masz wyjścia. Albo ogień piekielny, albo chwała na wieki i po prostu... I tym miłym akcentem kończymy relację z wyjazdu do Dąbrowy Górniczej na spektakl Anioły Nieba i Demony Piekła, czy co? Ogień piekielny. Nie, coś tam nieba. Bramy nieba i... Co to piekła? Płomienie piekła. Jak będziecie mieli okazję gdzieś w mieście widzieć ten spektakl, to idźcie, jak najbardziej zachęcam. Tylko no, nie spodziewajcie się, że to jest jakaś sztuka profesjonalna, bo to tacy zwykli ludzie, normalni, przychodzą, grają, więc... Normalniejsi od Martina w każdym razie. Na pewno normalniejsi, ani tam nie będzie jakiejś intelektualnej sztuki z zaskakującym morałem, czy tam scenariuszem, więc... No, ale polecam. Tak? Polecamy. Tak. Zgodnie polecamy nawet krytycznie nastawiony Martin. Dobranoc. Pożegnajcie. 3, 4. Dobra!